Czytałem tą książkę. To są teksty Boba Dylana po prostu. I zwłaszcza, że myślę, że były pewne wzorce, których nie mogłem gdzie indziej znaleźć, to te wzorce wyciągnąłem z tej książki. I chcę powiedzieć, że na przykład wzorce miłości z tej... Ja jestem na przykład do dzisiaj zakochany w połowie kobiet z piosenek Boba Dylana, ale chcę powiedzieć, że to jest bardzo źle, ponieważ miłość w piosenkach Boba Dylana, zwłaszcza w późniejszym okresie Boba Dylana, jest zawsze zła, jest zawsze tragiczna, jest tylko piękna wtedy, kiedy jest tragiczna. Co więcej, później w latach 90. w ogóle jest jeszcze gorzej, bo nie tylko ona jest tragiczna, bo to tak lata 70. była. Lata 70. była tragiczna, po prostu. A w latach 80. stała się tragiczna, a do tego jeszcze naokoło jest wojna, upadek cywilizacji, rebelia i w ogóle świat się kończy, ponieważ zbliża się koniec świata i Armagedon. A te teksty, Marcin, z tej książki, tak, one są jakby przekrojowe przez cały jego okres tworzenia, od tych, powiedzmy... Tak, to są wszystkie teksty, to jest akurat od 62 do 75, także... I one nie wszystkie ewoluują, one ja się nadal nie zgadzam, się mieszczą w tej samej jakby, ale... potrzebna, czy nie wiem, potrzebach wyrażania siebie Boba Dylana? Chodzi mi o to, że mówisz, że między 15 a tam 19 lat jest ta fascynacja. W młodości generalnie, znaczy inaczej, młodość idealizujemy i dlatego pytam, na ile to, co wtedy jest aktualne teraz, to co powiedziałeś, i w tych tekstach jest jakby też ta ewolucja pokazana, czy one są jakby cały czas w tych samych klimatach? W sensie, ewolucja Boba Dylana jest to oczywista, jeżeli ktoś weźmie tą książkę i weźmie pierwszy tekst i później przerówna z tym, to po prostu nie ma porównania, to jest jakby, jest to chronologicznie wydane teksty, więc tutaj jakby ta ewolucja, no właśnie opowiadam cały czas o tej ewolucji, że z każdym rokiem, z każdą płytą Bob Dylan się zmienia, jest kimś kompletnie innym. Ale twoja fascynacja. Ale, moja fascynacja, teraz tak, ja, ale ja twierdzę, że moja fascynacja, ja chcę powiedzieć tyle, że to wisi głęboko we mnie i chcę powiedzieć, że to jest bardzo złe. I co widzę, im starszy jestem, tym bardziej to widzę właśnie, że te archetypy są bardzo niebezpieczne i dlatego korzystając z tej, już, okej, nie będę rozwijał tej myśli, w każdym razie, i korzystając z okazji, że dzisiaj są okrągłe, ponieważ mamy 5 palców na jednej ręce, w tym sensie są okrągłe, jest 75. rocznica urodzin, i korzystając z tej okazji, w związku z tym chciałbym szczaknąć Boba Dylana, ponieważ myślę, że wyrządził mi pewną krzywdę. I mój psycholog to potwierdzał. Z drugiej strony chciałbym życzyć mu wszystkiego najlepszego. I wam też właściwie wszystkiego najlepszego życzę, bo czemu nie? I tak dalej. I podziękować za to spotkanie. Za te.